prezentacją przygotowaną przez Dorotę Sajewską, która jest dyrektorem, zastępcą dyrektora do spraw artystycznych Teatru Dramatycznego w Warszawie. Jest też naukowcem i znawcą teatru, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Kultury. And today's first speaker is Dorota Sajewska, who is the Vice Artistic Director in Teatr Dramatyczny in Warsaw, and the Chief Dramaturg, and also she's a theatre specialist working at the Warsaw University in the Department of Culture. Chciałam spróbować perspektywę spojrzenia przede wszystkim na teatr nie w przestrzeni publicznej, tylko na teatr jako przestrzeń publiczną. I'd like to suggest that we look at theatre not in the public space, but as to look at theatre as public space. Bo wydaje mi się, że takie ustawienie relacji pomiędzy teatrem i publiczną przestrzenią zakłada, że jest to jakaś rozdzielność w tym wszystkim, jest jakiś rodzaj wykluczenia. Because when you look at theatre moving towards public space, in that, if you look at it in that division, it is sort of dividing the two spaces and yeah, it's basically causing the division. I to też oznacza troszeczkę w podtekście, że skoro rzeczywistość publiczna, skoro przestrzeń publiczna jest zawsze w jakimś sensie polityczna, jest w jakimś sensie zawsze ideologią nasycona, to znaczy, że teatr jest być może jakoś niewinny i może And if you put that division that way, it means that public space is also a political space and is basically touched by the whole political ideas. And that it might mean that the theatre is innocent and it's coming in and coming out and is allowed to come in and come in out. Myślę, że to jest jakby taka zasadnicza informacja na samym początku, bo to wydaje mi się definiuje już z gruntu właśnie brak niewinności teatru, w jakim ja pracuję i chciałabym się Wam trochę pokazać i opowiedzieć o środku. It's a very important information and a very crucial situation, the fact that the building is in, the theatre I work in is in that building, because it defines the space a lot. I że sprawia, że ten teatr z góry jest skazany na brak niewinności. And it makes the theatre being condemned to lack of innocence.